Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Zipek i spadła mi słuchawka. Dobra, jesteśmy, słuchajcie, z Rafą oraz Ewelą na kolejnym... Dzień dobry! O, witamy, witamy. Jesteśmy na kolejnym odcinku z Prop Hunta, ponieważ bardzo wam się spodobał z Rafą i Ewelą Prop Hunt, także mamy kolejny odcinek. Jednakże w tym odcinku będziemy wchodzić do pokojów, waszych pokojów po prostu, tak. Zasady są bardzo proste. Każdy z widzów zbudował swoją własną mapkę w wielkości 5x5 klocków, no ale to jest nieważne. Słuchajcie, zasady są bardzo proste. Map nie zmieniamy, mapka jest zbudowana, nie możemy niszczyć nic i my wchodzimy sobie na 15 bądź 20 sekund z Rafą, Ewelą do pokojów. Sprawdzamy, jak wyglądają pokoje, zapamiętujemy, co i jak wygląda, jakie jest ustawienie. Następnie wychodzimy i osoba ma na schowanie około 30 sekund. Jak się schowa, wchodzimy ponownie i po kolei każdy ma swoją turę, żeby znaleźć. Zobaczycie zresztą, o co chodzi. Zobaczycie, bo to bez sensu tłumaczyć. Po prostu oglądajcie i zostawcie suba oczywiście. Dobra, to zaczynamy od pierwszego pokoju. Ewela stwierdziła, że wybieramy ten, bo ma bardzo ładny. Najwięcej graffiti ma. Tak wygląda, słuchajcie, wejście do tego pokoju. Subskrybuj z dzwonkiem i kod Zipek lub kod Ewela. Okej, okay, dobra, wchodzimy. Wchodzimy. Myślę, że wchodzimy i możemy zobaczyć, jak wygląda ten pokój. Rafa, chodź, Rafa jest skrzynką. A, Rafa jest skrzynką. Okay. Czyli mamy zobaczyć, co jest dokładnie teraz. Tak, tak. To będzie ciężkie, tu jest tyle. To jest plaża. To jest plaża. Zbudował tą mapę, słuchajcie, kaktus. Kaktus. Jacyś tutaj ludzie bałaganiarze na tej plaży byli, chyba, bo okay. Tyle świeci. Okej, trzeba wszystko tutaj zapamiętać, co jak wygląda. Mhm. A pod wodą coś już sprawdzaliście? Nie, tam nic nie ma. Nie, nic nie ma, kompletnie pusto. O! Co? Tego się nie da zapamiętać, przecież to jest ogromne. Ja myślę, że tu nie zapamiętamy dużo więcej. Tak myślę. Dobra, myślę, że możemy wyjść i zacząć pierwszą rundę. Zobaczymy, jak nam pójdzie. 5, 4, 3, 2, 1 i wchodzimy! O nie, o Jezus! Okej, okay, pierwsza rzecz. Ja zauważyłem wcześniej, że tutaj brakowało właśnie jednych złudek, więc widzę, że się nie przemienił za łódki. Ale to jest ciężkie. Dobra, no myślę, że trzeba po prostu strzelać. Trzeba strzelać. Niestety, nie udało mi się. Nie udało mi się. Ja idę na dół. Ja też bym poszła na dół. Dobra. O. Teraz ty, Rafał. Teraz ty. Ja? No to ja myślę, że to będzie ta buteleczka tutaj, patrzcie się. Ej, kurde, słaba mapka na sam początek. Strasznie dużo tu jest rzeczy. Ja myślę, że to będzie palma, tak szczerze. I myślę, że to będzie ta palma. Kurde, ile tu jest rzeczy, żeby się schować. Ej, szczerze wam powiem, że to jest jedna z najtrudniejszych mapek od razu na sam początek, tak mi się wydaje. Ej, czy krzakiem można być? Chyba nie, bo można przechodzić przez niego. Dobra. Można być krzakiem. Tak? Dobra, no. Tutaj ten. Ja idę, postawię chyba na górę. Można być krzakiem? Można być krzakiem, no. Ale czy można przechodzić przez krzaka, jak się jest przemienionym? Zobaczmy to. Czy możecie przeze mnie przejść po prostu? Nie! Nie, jest blokowanie. O! Dobra, to jest... Ale nie, co ja zrobiłem? Poczekajcie. Nie. Każdy krzaczek ja cały czas szukam. Mówisz? Teraz moja kolej. Kto jest teraz? Ewela, ale tak? To jeszcze chwila. Dobra. O! Słyszałem coś! Słyszałem jakieś gwizdy. Czy one były go nie ma, w krzakach go nie ma. Kogo kolej teraz jest? Moja! No ja sprawdzam krzaki, czekajcie. Dobra, ja tutaj obstawiam te butelki. Myślisz? Ooo, okej. Można tak, można i tak. Czyli nie teraz moja kolej. O, słyszałem znowu. Tak. Ja obstawiam tą butelkę tutaj. Zdecydowanie nie. Powiem ci, że jesteś bardzo zimno, bo słyszałem gwizd. Tutaj. Ewela. Ta butelka. Ja chyba wiem, kto to jest. Czy to jest ten tutaj krzak? Czekajcie, czy da się przez niego... Nie. To ty? Da się? Ty go nie dałeś tu? O nie! To nie on! Tutaj! O! Gdzie to jest? Tu gdzieś. Ja nie słyszałem. Tu. Tu jakby między... Tu jest! Jest tutaj coś? Ja tu nic nie widzę. O, tu była butelka, czekaj. Ej, czy tu jest sekretne przejście? Ej, nie. Tak wygląda. Stała butelka przed chwilą. A ty masz kula? Tu! Jest! Gdzie? Jest. Gdzie? Nie widziałem! On tam stał, uciekł z kupaniem. Ej, nie ma! Jak ucieka? Nie ma ucieczek. Dobra, gdzie byłeś, kaktus? Gdzie byłeś? Oszuj się, ty mały. Kodak, tu był. Tu, gdzie mówiłam, tu był. Ja dobrze celowałem z butelki. Dobra, czyli co? Ewela dostaje punkt pierwszy. Tak. No to dobra, to co? Yes. Przenosimy się do drugiej mapki. Uwaga! Także jesteśmy już na drugiej mapce, którą zbudował Tremo. Dzień dobry, Tremo. Słuchaj, pozwolisz nas, oprowadzisz nas po swojej mapce? Jak wygląda? Chyba tak. Jezus, tu już się zaczyna też hardkorowo. Się dzieje? O nie, to jest po prostu dom. Ale tu jest jeszcze piętro. Dom mieszkalny, tu jest... O kurde. To jest też ciężkie. Ciężkie. Naprawdę ciężkie. W ogóle. Trebo! Tu jeszcze do góry jest! Okej, okay, tu są jakieś... Tu jest jeszcze! O nie, wow. Dobra, ja sobie przyglądam szybciutko jeszcze. Tu jest góra. Na górze też to jest całe mnóstwo. O my god. Trebo. Przesadziłeś. Jeszcze na dole są. O Jezu, tutaj jest ogród w domu w ogóle. Co to ma być? Ogród w domu, Trebo. Ustalmy, że tylko na dole można się chować?
Dobra, zrobimy podpowiedzi. Od razu będzie podpowiedź, dobra? Co całą turę jakby? Będzie jedna podpowiedź gwizdania. Later. Także masz 30 sekund, trzeba żeby się schować. 3, 2, 1, 0! Wchodzimy! Zapraszam. Pierwszy. Ja jestem pierwszy, no tak. Dobra. Tak. Pamiętam, że tutaj. Okej, okay, to pamiętam, że jest dokładnie takie samo. Tu się nic nie zmieniło. Ja coś tam pamiętam. Tutaj później wejdziemy. Tu trzy krzesła. Okej, są trzy krzesła. Nic się nie zmienia. Tutaj tego pokoju do końca nie pamiętam, ale. Tam jest tyle rzeczy, że się nie da zapamiętać tego. Tu jest. Wszystko tak jak było, dobra. Tu i na pewno. Na dole na pewno wszystko jest tak samo. No ja też myślę, że u góry. Poza tym. Nie wiem, czy to jest piwniczka, czy co to jest? To jest. A góra? Są schody do góry. Samochody są, okej. Ogród. Na ogrodzie może się chować, ale ogród ma to do siebie, że można sprawdzić krzaki. O! Na przykład tego krzaka! W pierwszej turze! Ile ty masz HP? No! To jest niemożliwe! Zbagował się chyba! No. Jezu! Nie, krzaki mają duże HP. Ej, ale to... To było dobrze wykorzystane, okej? Okay? Ale widziałeś, że się rusza, czy coś? Nie, po prostu wszedłem w niego, a przez krzak można... Ale poprzedniej turze już o tym mówiliśmy, Tremo! Jakby wiedziałeś o tym, że tak to działa. Sorry, także punkt dla mnie. Yeah. I lecimy do kolejnej mapki. Pokój. R. Wojtas. Zbudował R. Wojtas. Dobra, wchodzimy do środeczka. I to jest Wojtas, który jest jednym z waszych widzów w ogóle. Tak, Wojtaza tak, no. Niestety nie ma, bo pisałem do niego. Adamek będzie się chował, słuchajcie, w pokoju Wojtaza. Okej. Okay. Dobra. Tu jest łatwo chyba w miarę, nie? Jeszcze schody są u góry, nie? Najgorsze jest to, że Adamek też z nami tutaj łazi, bo on też nie zna tej mapy. On też nie zna tego pokoju. Też tu jeszcze nie był ani razu. No, ciężkie masz zadanie, powiem ci, Adamek. Tak mi się wydaje, bo ja łatwo trzy razy zamienić się w tego dinozaura, na pewno nikt nie zauważy. Dobra, ja jestem gotowy. Later that same evening. 3, 2, 1, 0! Wchodzimy! Co mnie teraz to jest niesprawiedliwe, że jestem pierwszy. Proszę bardzo. O, jak Ej, właśnie, wiem. Właśnie, teraz ja po kolei ja. Idziemy, ja po kolei idziemy. Po kolei idziemy, więc teraz kto jest? Teraz jest Rafa. Bo ja w ostatniej odpowiadałem. Dobra. Ja ten. O nie! A! Nie ma, co? Dobra, teraz ja. Tak jest. Proszę nie rozwalać drzwi, Bałwan tu był. To był. Ewela, mówiłaś, że wiesz gdzie. No myślałam, że ten dinozaur, ale to nie jest ten dinozaur. No. No szukaj. Tutaj może skrzynki. Co? Nie ta na pewno. Okej. Okay. Ja chyba wiem. Kim ta jest. Skrzynka? Nie. Dobra, ja chyba wiem. Chyba to jest ten prezent. To jest na pewno prezent. To jest na pewno, bo były trzy, nie? Cztery były. Który to jest prezent, tylko chyba ten, co? Jeden był tak na górze, tu. Dawaj, ten. Gratulacje, no. Niestety, Adamex. Adamex miał słabą. To było najłatwiejsze. No, niestety. Miał pecha po prostu, że był w najłatwiejszym pokoju. Dobra. Mamy mapkę Boberek i Beko Mech. Oczywiście Boberek jest, niestety Beko Mecha nie ma z nami, bo nie mógł przyjść, więc mamy tutaj jeden punkt tylko do zdobycia. Uwaga, pierwszy chodzi z Ipek, ale zaraz, co tu się dzieje? Dobra. Co tu jest napisane? Uwaga, pierwszy chodzi z Ipek, bo jest królem. O Boże. Dobra, wchodzimy. Wchodzimy do środka i oglądamy, co tu się... Uuuuła. Ale tu jest pracy włożone w tym pokój. O, patrzcie na tą ladę tutaj. To jest mega ciężkie. Tutaj jakie są sprzedawcy, są market, tak jest, market. Patrzcie się, co jest u góry w ogóle, ile tu jest rzeczy, masakra. Jak to epicko wygląda wszystko. Ale to jest śliczne. O. Ej, chciałbym, żeby taki market był na prawdziwej mapce Fortnite'owej. O, co? Nawet tu łazienki są. Pewnie toalety, za toaletę się przebierze. Dołoży to jest jedną. Tak Trabo ciężkie. Jest. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, tutaj wszystko. Widzowie, zapamiętaliście? Bo wy też możecie grać, oczywiście. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Tutaj widzę, okej, okay. Tu jest ten kwiatek, tu jest ten, tu są beczki. Ile jest tych beczek? 5, 3, dobra. Liczenie jakieś. Wszystko liczę. Śnipek nam pewnie na kartę zapisuje. Ja po Matwizie jestem, beczek, także... 4 kwiatki. Dobra, nie, wszystko mam. A, automaty jeszcze, ile automatów? Dobra, 3. A nie, no teraz to się nie schowa za automat. Ale to dobrze, wykluczamy możliwości po prostu w ten sposób. Dobra, ja jestem gotowy jak coś. Także chowaj się, masz 30 sekund, my się patrzymy w ścianę oczywiście standardowo. Dobra, macie jakiś podglądam. Plan tutaj? Nie, ja nie podglądam. Ej, tutaj można podglądać. Ja mam plan, że wy nie traficie i później ja trafię. A, no znakomity plan. Gratulacje, Ewela. Rafa, co ty na to? Co ty na ten plan? Zniszczymy ją! Wchodzimy i teraz, zaraz, kto zgadł ostatnio? Rafał zgadł, czyli ty teraz. Czyli teraz ja, tak? Tak? Na pewno nie, Ewela, ty.
Dobra, Rewela no, zaczyna. Ja. Zamykamy tutaj. Czy nie Rewela? To jest chyba automat. 6 automatów było? A nie powiem. On się zaautomat było. 5 było. Dobra, teraz ja. Teraz ja. Okej. Okay. Chodzimy na górę. Nie, nie wiem było. Przecież, ja tego nie liczyłem. Tu nie, to jest wszystko. To jest chyba wszystko. O kurde, to jest naprawdę ciężkie. Nawet pewnie te butelki w automatach tutaj stoją, no policzę. Dobra, tu nie. Ja myślę, to mój odcinek, muszę wygrać, okej? Okay? Zipek, co? Co jest? Znaleziony. Jak to? Jak ty to zrobiłeś? Co? O nie, tam na górze jako kamera? Łatwiutko. Zobacz, rusza się. Nie! Teraz to rozstrzeliłem. Ej, dobra. A, trafiłem! Co? To naprawdę był on! Ciekawe, co on sobie tam myślał, jak tam siedział w środku. O Boże! O, ale się spuciłem ze śmiechu. O, masakra. O, dziękuję, Rafa. Dziękuję za podpowiedź. Co my tutaj mamy? Kolejna mapa. Biegun północny, śnieżny biom. Stworzona przez fajnego ziomka. Okej. Okay. Wchodzimy. Uuu! Tu jakaś komnata tego? Jakaś komnata Śnieżnego Króla. Czy jak on się nazywał? Śnieżny Król? Nie, Lodowy Król. Ja nie znam. A tu nie ma piętra. To jest, tu nie ma piętra, tu jest dobrze, tu jest dobrze. To mi się podoba, ta mapka mi się podoba, bardzo fajny ziomek. Mam szpiona. Ale... Dzięki. Nie da się na... Dobra. Ile jest tych gór? Ile jest rzeźb? To trzeba zapamiętać wszystko. Rzeźb są 3 i 5. To 3, potem tutaj jest 4. 3. I dzbanki chodzą, nie wiadomo, czy to dzbanki, to ten. 6. Dzbanki! Okej. Tu są 2, dobra, tu są 3. Dobra, ja już więcej nie zapamiętam. Też więcej nie zapamiętam. Już dobra. Jest za dużo, zamykamy. I dobra, nie podglądamy przez te okna, niech ci będzie. Uwaga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Wchodzimy! No to ja teraz, nie? Było tak. Tak jest. 3, tu było tak. Tu... No ja już wiem od razu. Już tutaj, wiesz? Ten prezent. Nie. A ja pamiętałem, ile jest dokładnie. Dobra, Ewela, teraz ty. On jest bałwanem. No może... Ała! Nie, sorry. Ojej, prezent nie rozwaliłam jeszcze. Tu są 3, okej. Okay. Ile jest krzeseł? Raz, dwa, trzy, cztery. Tu są 3, okej. Okay. Krzeseł jest idealna ilość. To jest okej. Okay. O, te rzeźby! Nie wiem, nie pamiętam, ile ich było. Bo tu jest pistolet. A nie wiem. Właśnie, może to jakaś podpowiedź. Może to jakaś podpowiedź. A, to nie on! O nie. Nie on? Nie. Nie. Ach, dobra. Rafa, twoja kolej. Chodźcie, czekajcie. Teraz ja. No, dajesz Ewela. A, Ewela? Tak? No. Ej, a ile było bałwanów? Nie był jeden bałwan? A ja teraz. Teraz Rafa. Dobra. Dobra. Przepraszam. No. Płaciłam ci. Okej, okay, teraz ja. Zobaczmy jedną rzecz. Czy tu da się wejść w ten lasek w jakiś sposób? Bo on tutaj budował... Może tu się da... Nie, chyba nie. To jest okej, okay, to jest okej. Okay. Skomplikowane tutaj. To jest strasznie trudne. Tylko wydaje się, żeby było okej, okay, nie? No. Może ta lampa? A! Tutaj były dwie te takie szubienice, ala? A ja, o, ja nie patrzyłem na to. Pa, jak stoją w ogóle w oknach, podglądają, co robimy. Chyba, co? Ha. Ja daję tą pochodnię. Nie, nie. Nie. Dobra. Ek. Teraz ja, tak? Dobra. Siedeczkę, takie się łatwiej wydawało. No. Nie, naprawdę, naprawdę to jest... Może to za choinką coś co jest. Było. On mi się wydaje, że się schował po prostu. Tak jakby nie za przedmiot, tylko tak ogółem się schował. Może za... Może drzewo! To jest jedno z drzew! Nie ty to! Ja tak myślałam o drzewie. Nie to, nie to. 5 minutes later. O nie, z tą! Takim śniegiem chyba! No chyba tak. Ta! No, no co ty mówisz? Tym się da stać? No! O kurde! Dobra, teraz ja? Czy kto? O! Co? Jak za mną! Jak za plecami! Ale zaraz, zaraz. Ty wyszedłeś po prostu, czy ktoś się rozwalił? Nie, po prostu wyszedł. On już się chowa. Dobra, tu! Nieee! Yeah! Nie no, dobra, co my robimy teraz w tym momencie? Ten, jak to się mówi, że ten, że anulujemy ten. Walkover! Okej, okay, walkover. Wszyscy zostają po punkcie. I słuchajcie, który to jest... Ja powiedziałam, że to śnieg. Możemy zrobić, że dostaliście po punkcie i ja po prostu... Jest 2-2-2, jest porówno. No, także słuchajcie, okazało się, że odcinek strasznie długo trwa, więc po prostu rozdzielimy go na dwa party. Mianowicie, jeżeli chcecie zobaczyć kolejne 6 pokoi, to zapraszam was na kanał Rafy i Eweli. Tam zobaczycie kolejny odcinek. Także ja się z wami żegnam. Pamiętajcie o kodzie, pamiętajcie o lajku i o subskrypcji. Na razie, cześć! Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!